Okej, moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, wracamy do Noity i zbliżamy się do jakiegoś dziwnego miejsca, kochani. Kupiłem sobie tą różdżkę specjalnie po to, żeby sobie ten kwantowy podział delikatnie tutaj wstawić. No nie zrobiliśmy nic ciekawego, oprócz tego, że napierdzielamy teraz jak głupi. Mana nadal nam spada jak głupia. Miałem nadzieję, że może zyskamy gdzieś ten nasz kochany perk od many, to by naprawdę się przydało. Ale i tak myślę, że bardzo fajnie udało nam się to poskładać. Po drugie, to sobie wyciągniemy. To sobie wyciągniemy, to sobie zostawimy, to sobie w sumie wywalimy. I tak. Silna lewitacja, cordyceps i żelazny żołądek wcale mi nie podchodzą. Szybsze pociski. To jest ciekawe. Koniec odpychania. Wrogowie nie mogą ci już odpychać. No nie. Podstępne krwawe pieniądze. Krwawe pieniądze pojawiają się, gdy śmierć jest wynikiem wypadku. Nie, ja chcę to ewidentnie. I teraz naprawdę dosyć mocno nawalamy. No nie, no już nie ma porównania nawet. Pociski jak lecą teraz naprawdę jak głupie. Moglibyśmy włożyć na przykład jeszcze ten pocisk. Tylko tu już no niestety nie jest tak kolorowo. Też też jest kolorowa. No ale tam wali lepiej. Patrząc na depresmiter, to ewidentnie walimy tamtymi pociskami lepiej. No, wydałem set non stop. Dobra, i tak to zostawiamy. Troszeczkę HP straciłem, bo sprawdzałem, czy ten przyjaciel, który tam za nami łazi, przypadkowo, Boże. O kurde, co to jest? Co to jest za mob? Ma walnięcie, nie wiem co to jest, tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem co to są w ogóle za robaki, to mnie wkurza bardzo. Łaaa, no i te sobie przesunąłem. Dobra, wszystko się nagrywa. Wiecie co, ja bym sobie to teraz z przyjemnością poczyścił na górze. Wiem, że bardzo byście chcieli zobaczyć, co jest dalej. Ale serio, poczyściłem sobie to na górze. Nie wiem, moje pociski są chyba w ogóle na nich nie... No dobra, dopiero teraz. Ale tak to moje pociski były w ogóle niewrażliwe. Czy oni byli niewrażliwi na moje pociski. I to było bardzo, ale to bardzo zastanawiające. Bo te na przykład padają na hita. Czy jakieś strzałki na nas lecą? Też niedobrze. Złoto, grudka. Tędy nie przyjdziemy. Ej, kochani, naprawdę, naprawdę nam idzie coraz lepiej. Co to jest? Co to się stanęło tutaj, co? Nie mam pojęcia. Zbliżamy się coraz głębiej, kurczę, ale... To te mobki z tego... Z piramidy. Mobeczki z piramidy. Dobra, umieraj ta. Gnoje. Ty też umieraj, gnoju. No, tylko nie walnij w ten kryształ, proszę. I tam w ogóle coś było jeszcze. Dawać te goldy. Nie wiem, co się stało, nie wiem, co to robi. A, to zawala budynek. Dobra, ładowanie mamy 320. Czy to jest lepsze niż to, co mamy? Ewidentnie nie, nie. Dobra, to jest 1045. To nie jest lepsze. Ładowanie zakręcie na rzut 1 tylko. No to niestety, nie zabieramy tego. Sam fakt, że my tak możemy napierdzielać teraz bez problemu, to jest normalnie, to jest piękne, it's beautiful! O, coś walło. Tych cholernych cieni nie da się zabijać. Tak boli. Tak mnie to, kurde... Czy ja się prawie zabiłem, naprawdę? Uła. A, was też można zabijać, tak? Można? Można chyba. Można.
Tylko tamtych duszków się nie da. Ty, gold wzięte. Tu chcą w bambuko zrobić. Ło. Dobra, da się go zabić. Trzeba tylko chcieć. Ale musimy się powoli już też zacząć rozglądać za zejściem po prostu w dół, bo mówię, nie chcę ryzykować. Nie chcę ryzykować tego, że my tego naszego pięknego challenge'a, to nasze piękne przejście jakimś cudem przegramy. Naprawdę nie chciałbym tego. To jest zbyt piękne, żeby teraz to spieprzyć. To jest zbyt piękne, żeby to teraz tak spieprzyć. W ogóle się zmieniło. Przekręta skała. Nic ciekawego. Jajo mi jest niepotrzebne. Au. Dobra. Włączamy tryb stealth. Już jest za mało żyćku. Nawet jeżeli chodzi o różdżki, jest za mało żyćku. Mam nadzieję tylko, że one nas nie widzą. Widzą nas? Chyba nas nie widzą, prawda? Oby... Dobra. Spoko loko. Nie jest źle. 57 HP. To jest cały wój. Dobra, umieraj, typie. Piasek zaraz nas tu delikatnie ostuszy. To nie jest problem żaden. To nie jest żaden problem. Kurde, ta... No to mnie kurde osuszyło. Dobra, rób się niewidzialny. Skupienie. Czy to jest kość? Chyba tak. Masa kryształów tutaj jest, których nie chciałbym klikać. Nadal nie widzę żadnego przejścia. Troszeczkę mnie to niepokoi. No. Jest przejście. I to jest chyba przejście już do bossa. Ej. No to kochani. Jesteśmy gotowi na taką grę? No sprawdźmy. Wkraczasz do laboratorium. Mamy 320 punktów zdrowia. I ostatnie perki. Czy to jest duża, giga czarna dziura? Wow. My cię pokonamy, my cię pokonamy. Ale to chyba jeszcze nie jest boss. No to nie jest boss ewidentnie. Ale zarąbaliśmy dziada. Zarąbaliśmy dziada, dobra. Ciężko było, ale było. O, loteria profitów. 50% szans, że pozostałe nie znikną. Czyli możemy sobie wybierać ile chcemy. Wymiociny w tym pobliżu zmieniają się w szczurzych stronników i odbijające się zaklęcia. Niemal wszystkie twoje zaklęcia odbijają się i trwają dłużej. No dobra, loteria profitów, ale niestety już nic nam z tego nie wyszło. Co my tu mamy? Za mało złota, to już po 12 tysięcy złota kosztuje, kochani. I w ogóle nie straciliśmy życia. Nic a nic. Co tu się z tym stało? Nie wiem, co się tu stało, chyba się kilka się tych naszych posągów tutaj zlupowało. Dobra, kochani, przechodzimy Noite. Idziemy na bossa. Nie wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że nam się to uda zrobić. Jeszcze sobie szybko przerzucę tą wodę tutaj, bo nie wiem, jaki będzie boss. I mam nadzieję, że gra nas jeszcze puści potem po pokonaniu tego bossa. Wow! Czym ty jesteś? Podnieś sól. Jak wygląda mapa? Trochę lawy. Trochę kuglę czego.
Co jest na dole? Lawa. Dalsza lawa. Dobra, kochani. W związku z tym, że będziemy próbować zabić tego bossa, sobie zrobię tutaj dołeczek delikatny. Naleję sobie trochę tego. I będziemy próbować tego dziada zrobić. Chyba będzie easy. Zabiliśmy go chyba. Udało nam się. Udało nam się, pykło. Kochani, pokonaliśmy ostatniego bossa. Nie wierzę, że usiadłem do tej gry z tak otwartą głową i nam się naprawdę udało. O kurde, kochani, udało nam się to zrobić. Naprawdę się cholera udało. Kurde, udało się. To się naprawdę udało. Ale wiecie co, ja nie chcę tego kończyć. Z racji tego, że pokonaliśmy tego bossa, może byśmy spróbowali też zrobić innych. Może moglibyśmy zwiedzić wszystkie te krainy, które tam chcieliśmy zwiedzić, o ile no głupio nie umrzemy, prawda? Ale ja bym spróbował to właśnie zrobić. O ile da się przejść przez tą lawę. To też nie wiadomo. To też nie wiadomo, czy się da jednak przejść przez tą lawę. No, spadaj szybciej lawo. O kurde, dobra, robi się niebezpiecznie. Ale ona chyba już właśnie cała zleciała. Chyba cała zleciała, wiecie? Takie mam wrażenie. Właśnie w ogóle tam, gdzie jest ta lawa, wszystkie te tabula rasy i tym podobne. Kurczę, mam ochotę zwiedzić i zobaczyć, jak to wszystko dalej się będzie toczyło. Wszystkich bossów zabiliśmy, jeżeli chodzi o bogów. Więc to też spoko. Mówię, o ile teraz zaraz nie wpadnę gdzieś w lawę, to będzie przyjemnie. Nawet będzie przyjemnie. Tylko trzeba, kurczę, o nie. Się naładuje ta... ten nasz jetpack. Dobra, ładujesz się. No, ładuj. Dobra, mamy już przejście tędy. No to co, wracamy? Chyba wracamy, co? Chyba wracamy. W ogóle tu mamy jakiegoś robaka. Mamy tu jakiegoś robaczka. I w sumie powiem wam tak, gdyby nie lawa, to byśmy w sumie wcale dużo życia nie stracili. Ten robaka po prostu strzaskał się. Czujesz się mniej bezpiecznie. Nie rozumiem dlaczego. Kryształ robaka roztrzaskał się. Jestem też ciekaw, co jest jeszcze niżej. Skoro mamy już taki dobry zestaw tych umiejętności, to moglibyśmy zobaczyć dokładnie, co tam dalej się tym wszystkim czai. Możemy puścić z jedną czarną dziurę, co wy na to? Lawa się non-stop napełnia, więc chyba przejścia takiego samego w sobie nie ma. Ale tak, zawsze możemy przejść jeszcze tutaj na górę. Najgorsze jest to, że nie mamy leczenia. To też może być problematyczne. Szkoda, że ten perk się tak trafił późno. To jest wielka szkoda. To jest naprawdę wielka szkoda. O kurde, 64 HP. Dobra, wiecie co? Chyba jednak nie. O fuck, gdzieś mnie teleportowało. A jeżeli już, to spróbujmy inną stroną. W ogóle, co nam to daje? Cool, to podobno pozwala ukończyć dzieło.
Wiecie co? Dobra, trudno. To będzie taki krótszy odcineczek. Ale dzięki temu zobaczymy... Jezu, co to było? Zobaczymy, co się dokładnie dzieje po ukończeniu Noity. Następnym razem po prostu będziemy próbować już to wszystko ukończyć bez tego. Wkroczono do dzieła. Co to jest? 8000 sztuk złota. Ua. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my cholercie jesteśmy? Chyba, tu nie ma minimapy. Chyba, że zmarnowałem, kurde, tyle tego wszystkiego. I te czarne dziury. Bo teraz tak się trzaskać, no to będzie naprawdę potężnie głupio. Nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. Gdyby była czarna dziura, to może jakoś by to poszło. No tak niestety. Dobra, rozwalmy tutaj jeszcze delikatnie, zobaczymy, czy jest cokolwiek, jest jakakolwiek szansa, żeby zobaczyć, co tam dalej jest. Jest jakakolwiek szansa? Chyba nie. Chyba jednak, kochani, niestety nie ma szansy. Dobra, ukończmy to dzieło, zobaczymy, co tam się będzie działo. Gotowi? Oblokowano osiągnięcie zwycięstwo. Midas, czyli dotyk złota. Kochani, naprawdę nam się udało to zrobić. Ja jestem po prostu w szoku w tej chwili. Pierwsze podejście dzisiaj, pierwsze podejście i tak nam to świetnie poszło. Po prostu dla mnie nielogiczne, jak ta losowość tej gry potrafi być, nie wiem, zadziwiająca? Chyba tak to można nazwać. Naprawdę w tą grę się gra świetnie. Jeżeli ktokolwiek chciałby spróbować, to bardzo, ale to bardzo, bardzo polecam, bo no, to, co tutaj się dzieje, to jest po prostu coś epickiego. Sam fakt tego przegrywania, tego ponownego rozpoczynania tej gry, tego wkurzania się na tą grę. Ale jednak, wiecie co, po kilku godzinach od tej gry, jak się już przestanie w nią grać, jak to sobie mówi, kurczę, jutro sobie wstanę, spróbuję sobie jeszcze raz zagrać tą grę. Może tym razem się uda, może tym razem jakieś te perki trafią się lepsze, które właśnie pozwolą mi dojść dalej. I to jest cholera uzależniające. To jest cholera naprawdę uzależniające, bo nie wiesz, co ci się dalej trafi. To jest właśnie gra, która polega trochę na hazardzie, bo grasz dalej, grasz dalej, grasz dalej, nie patrzysz, co się dalej dzieje. Ukończono grę, nie żyjesz, kliknij, aby zobaczyć statystyki. Godzina 44, czyli około, no, półtora odcinka, prawie... Tło, co ja gadam, jak półtora odcinka, Boże. Trzy odcinki, prawie cztery. 3,5. Jest naprawdę, naprawdę, na 24 zgony raz nam się udało wygrać. Raz. Z tego mieliśmy 320 punktów zdrowia. To jest naprawdę super dużo. Zabiliśmy 259 wrogów. Odwiedziliśmy 12 miejsc. I zeszliśmy na głębokość 1516 metrów. To jest o kilometr więcej niż w naszej ostatniej grze. No i zebraliśmy 11 koła złota. To jest też sporo. Ostatni rekord był nasz 1117. Co jest oczywiście dzięki też temu, że zyskaliśmy 8 koła na początku. Ale kochani, tak jak wam powiedziałem, ta gra jest tak cholernie uzależniająca, tak bardzo wpływa na psychikę właśnie tego dawkowania szczęścia, nagrody, trochę jak papierosy, bo człowiek naprawdę chce do niej siadać. Ja nie byłem pewny co do Noity, bo mówię, ja ją tylko oglądałem, nie grałem sam w nią. Oglądałem ją, jak jeszcze była tak naprawdę w becie, gdzie jeszcze nie było tutaj tyle tego pododawane. Ale widzę, że ta gra po prostu jest z założenia zrobiona, zaplanowana w świetnym stylu. I naprawdę jak za tą cenę, którą tutaj mamy, nie wiem dokładnie ile. Zaraz wam powiem, niech tylko wejdę na Steam. Zobaczymy to czy nie.
No i ta, no i ta, no i ta. Zobaczmy. Store page. W tej chwili 36 zł. To jest nic. Macie jeszcze około, znaczy no już nie macie, jak to oglądacie, to niestety już tego nie widzicie, ale no 36 zł za taką grę to jest naprawdę nic. Więc kochani, naprawdę z przyjemnością, z ręką na sercu polecam wam tą grę, bo ona jest po prostu uzależniająca i na pewno to nie jest ostatni odcinek z Noity. To możecie być pewni, bo będę chciał jeszcze odwiedzić wszystkie sekrety i tym podobne. Ale na daną chwilę muszę się z wami pożegnać, no bo już nie mamy w sumie co robić. Tak więc kochani, to jest 20-minutowy odcinek z zakończeniem Noity. Grał dla was Shiro, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Trzymajcie się. Hej, hej!